Witajcie. W tym filmiku chciałabym Wam zaproponować taki bardzo łatwy i dość szybki łańcuch na choinkę. Na jednym z moich filmów instruktażowych pokazywałam Wam łańcuch na choinkę zrobiony ze sznureczków iCord. O ile oczywiście używacie jakichś przyrządów typu maszyna dziewiarska, typu młynki, na których można robić tego typu sznurki, ten łańcuch nie jest wtedy tak trudny i pracochłonny do wykonania. O tyle, jeżeli robicie sznurek iCord na drutach, no to zrobienie tamtego łańcucha jest dość pracochłonne i wymaga sporo czasu. Dlatego też chciałabym Wam zaproponować alternatywę, która jest dużo szybsza i dużo łatwiejsza do wykonania. Robi się ją na szydełku, ale bez obaw, te z Was, które nie potrafią robić na szydełku, i tak sobie świetnie z tym poradzą, ponieważ w zasadzie jedyną umiejętnością, jaką trzeba posiadać, to jest umiejętność robienia łańcuszka na szydełku. Łańcuch, tak jak powiedziałam, robi się prosto i szybko. Dodatkową zaletą zrobienia tego łańcucha, zresztą podobnie jak tego łańcucha z sznurków iCord, jest możliwość wykorzystania resztek, czyli wszelkiego rodzaju skrawków, jakichś takich mini kłębuszków, wszystkiego tego, co nam gdzieś tam po pudłach, szufladach i szafach zalega, czego nie chciałyśmy wyrzucać, ale co jest dosyć... co jest w dosyć małej ilości i tak naprawdę na żadną większą pracę się nie będzie nadawać. Tu będą to idealne ilości, będziemy mogli sobie z tych skrawków zrobić właśnie taki szydełkowy łańcuch na choinkę. Podobnie jak w przypadku łańcucha iCordowego, technika jest podobna jak w przypadku łańcuchów robionych przez dzieci w szkołach, przedszkolach. Tam robi się ze skrawków papieru, tutaj będziemy robili po prostu z krótkich odcinków łańcuszka na szydełku. A więc na początek, co będzie nam potrzebne, czyli materiały. A więc co będzie nam potrzebne do wykonania takiego łańcucha? Oczywiście włóczka. Tak jak wspominałam, niech to będą najlepiej jakieś resztki wyciągnięte z zapasów, jakieś takie ścinki, skrawki, mini kłębuszki. W wypadku tego łańcucha zależy nam na szybkości i na tym, żeby nie był on zbyt pracochłonny, dlatego zalecałabym w jego przypadku włóczki grube, typu na przykład balki. Tutaj mam chyba włóczkę, która została mi jeszcze z czasów, kiedy ona nazywała się Eskimo. To jest w tej chwili włóczka Dropsa o nazwie Snow, kiedyś Eskimo. Więc mi zostały jakieś takie pojedyncze kłębki, z którymi zupełnie nie wiem, co zrobić, więc wykorzystamy tego typu włóczki do wykonania tego łańcucha. Więc zalecałabym raczej grubsze. Co jeszcze? Oczywiście szydełko i oczywiście grube szydełko. Ja mam szydełko o grubości 8 mm i myślę, że takie będzie dla nas najodpowiedniejsze. Może się nam przydać igła dziewiarska i na pewno przydadzą nam się nożyczki. Jak zawsze zachęcam do zaparzenia sobie dobrej, gorącej herbaty i możemy przystępować do pracy. A więc zaczynamy od włóczki. Bierzemy sobie kawałek włóczki i narzucamy sobie ją na szydełko. Mamy już tutaj na szydełku. I dla tych z Was, które absolutnie nic nigdy w życiu, szydełko jest dla nich w ogóle czarną magią i teraz pierwszy raz trzymają je w ręku, pokażę, w jaki sposób należy wykonać po prostu oczko łańcuszka. A więc, kiedy nałożyłyśmy sobie tą pierwszą pętelkę, która się nie liczy, tutaj jej nie liczymy, zaciągamy sobie troszeczkę, przygotowujemy sobie naszą włóczkę na palcu, tutaj trzymamy sobie szydełko i
haczykiem szydełka od lewej strony, zawijamy się wokół włóczki, haczykiem łapiemy za włóczkę i przeciągamy przez tą naszą pierwszą pętelkę. I w ten sposób mamy wykonane oczko łańcuszka. Jeszcze raz pokażę. Mamy włóczkę, oczko na szydełku. Szydełko kierujemy na stronę lewą lub wewnętrzną. Zawijamy się wokół włóczki. Raz. Łapiemy za nitkę, za włóczkę i przeciągamy raz jeszcze. I w ten sam sposób wykonujemy około 17 oczek łańcuszka. Mamy w tej chwili 2, więc musimy zrobić jeszcze 17. Jeszcze 15. Czyli jest 3, 4, 5. Policzmy, ile mamy w tej chwili. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Przesadziłam trochę, zostanę może tak. No i mamy już wykonaną taką długość, jaka nam odpowiada. I możemy sobie to pierwsze ogniwo zamknąć. A więc znajdujemy sobie pierwsze oczko łańcuszka, pierwsze oczko, które myśmy tutaj mieli, w tym miejscu. Wbijamy się w to oczko. O. Bierzemy naszą włóczkę i przeciągamy ją przez to pierwsze oczko początkowe i przez ostatnie oczko łańcuszka. I w ten sposób stworzyło nam się pierwsze ogniwko. Bierzemy sobie nożyczki, odcinamy sobie wystarczająco długi ten ogonek, żebyśmy potem jeszcze byli w stanie ten ogonek wrobić sobie w razie czego tutaj gdzieś go schować. Po prostu go przeciągamy w całości przez to oczko zamykające tak zwane. No i mamy już wykonane pierwsze ogniwo. Tak jak powiedziałam, te nitki chowamy sobie gdzieś, przeplątujemy, tak żeby one nie były jak najmniej widoczne. I mając pierwsze ogniwo, możemy przystąpić do wykonywania kolejnego. Bierzemy kolejny kolor, tym razem inny. Ja sobie wezmę może tą fioletową. I zrobimy sobie z tej fioletowej teraz kolejne ogniwo. Tak samo. Robimy sobie pętelkę, żeby było się jak zaczepić na szydełku. No, mamy już narzuconą nitkę. Nitkę, właściwie to sznurek gruby. I wykonujemy znowu około 17 oczek łańcuszka. A więc tak jak poprzednio, ja powtórzę jeszcze raz. Kiedy mamy już szydełko z włóczką, owijamy się wokół włóczki od dołu albo od lewej strony, w zależności od tego jak trzymacie. No w moim przypadku teraz to wygląda jakby to było od dołu. Więc owijamy się od wewnętrznej strony, od dołu. W taki sposób. Łapiemy za włóczkę i przeciągamy ją przez oczko. I raz jeszcze. Trzymamy sobie tutaj, żeby nam gdzieś nie uciekła nasza robótka. Owijamy, łapiemy włóczkę i przeciągamy. I tak wykonujemy około 17 oczek łańcuszka.
No i mamy 17 oczek łańcuszka. I teraz musimy pamiętać, że to już nie jest nasze pierwsze ogniwo, tylko drugie. Z kolejnymi będziemy postępować już od teraz tak samo. Tego bierzemy nasze ogniwko pierwsze, które wykonaliśmy na samym początku. I teraz musimy sobie te dwa nasze ogniwa połączyć. A więc przeciągamy nasz nowy łańcuszek przez pierwsze kółko i podobnie jak w tamtym przypadku wbijamy się w oczko początkowe o tutaj mamy oczko początkowe wbijamy się przeciągamy nitkę i przeciągamy też tą nitkę przez ostatnie oczko, które wykonaliśmy czyli robimy takie oczko zamykające odcinamy nadmiar i przyciągamy sobie nitkę żeby nam się tutaj już nic nie rozplątało nitki oczywiście, znaczy włóczki tutaj też można ściągnąć, wtedy będziemy mieli bardziej to zabezpieczone włóczki tak jak mówiłam wrabiamy sobie. Tutaj z tyłu można sobie wrobić, ponieważ tutaj takie fajne są garby, w które bardzo ładnie te włóczki ładnie się chowają. Ja już tutaj przy pierwszym ogniwie wcześniej zabezpieczyłam, no tak nie do końca, bo mi się tutaj coś jeszcze wylasło mi. No musimy pamiętać, że oczywiście to nie będzie też idealne, natomiast na choince nie będzie to specjalnie widoczne. No i w ten sam sposób wykonujemy kolejne ogniwa. Ja tutaj mam jeszcze przygotowaną taką jedną włóczkę, troszkę grubszą. Możecie oczywiście wykorzystać różnej grubości włóczki. Wtedy wasz łańcuch będzie bardziej fantazyjny, bardziej urozmaicony. No ja mam tutaj taką bardzo grubą, jeszcze grubszą niż ten snow. No widzicie, ona jest zdecydowanie grubsza. No i też jest taka śmieszna, pleciona. Jeżeli chcecie, żeby wasze ogniwa były względnie o podobnym obwodzie. Musicie pamiętać, że jeżeli będziecie brali grubsze włóczki i cieńsze, musicie trochę manipulować ilością oczek. Więc ja dla tej grubszej włóczki wykonam mniej oczek łańcuszka, mniej więcej tak 15-14 oczek, żeby ona była mniej więcej o podobnym obwodzie jak moje dotychczasowe ogniwa. A więc robimy tutaj oczywiście dokładnie to samo. Przeciągam sobie tutaj włóczkę. I wykonuję około 14-15 oczek łańcuszka. No i mam już wykonany łańcuszek. Możemy sobie nawet sprawdzić, czy to nasze kółko będzie mniej więcej. No wygląda na to, że tak, że to jest taka właśnie długość. No i moi drodzy, mamy
gotowy łańcuch. Jak widzicie, nie była to zbyt skomplikowana robótka. Też nie jest bardzo mocno pracochłonna. Oczywiście trzeba trochę czasu poświęcić na wykonanie tych wszystkich ogniwek, natomiast jest to nieporównywalnie szybsze niż łańcuch zrobiony z i-cordów. Przypominam o niewyrzucaniu ścinków, ponieważ na jednym z filmików, który ukaże się tuż przed świętami, pokażę Wam, w jaki sposób możecie fajnie te ścinki wykorzystać, również wykonując ozdoby świąteczne. A na dzisiaj już to wszystko. Jak zawsze zapraszam Was również do oglądania moich innych tutoriali ze świątecznymi ozdobami, a także zapraszam Was do oglądania wełnianych pogaduch przy herbatce. Do usłyszenia i do zobaczenia. Boy.